Do siego roku, dzień dobry. Jest środa, 2 stycznia. Witam Was serdecznie w trzecim odcinku naszej czteroodcinkowej serii Jak zdobyć pieniądze na nowy rower, na cokolwiek chcecie. I gwarantuję Wam, że przyłożycie się do tej pracy, ja będę miał na wiosnę nowy obiektyw do kamery, a Wy będziecie mieli po rowerze. A co? Jeżeli obejrzeliście już pierwszy i drugi odcinek tej serii, postępowaliście zgodnie z tym, o czym mówiłem w drugim zwłaszcza, to macie już zgromadzone produkty na sprzedaż, artykuły na sprzedaż, głównie wasze, jakieś zalegające wam, każdy ma na kilka stów, niemalże każdy, a jeżeli nie, to ktoś z waszej rodziny udostępni wam strych i będziecie coś mieli do sprzedania. Mamy więc zgromadzone artykuły, mamy asortyment, tak? Mamy towar. I mamy już porobione zdjęcia. I dzisiaj pokażę Wam, jak te zdjęcia ewentualnie jeszcze wyedytować, jak wybrać, których zdjęć użyć i jak wystawić aukcję. Czyli dzisiaj 2 kroki. Wybór i edycja zdjęć oraz wystawienie aukcji. Zaczynamy od wyboru i edycji zdjęć. Tutaj widzicie zdjęcia, które ja wykonałem. Te zdjęcia, niektóre z nich już są edytowane i zaraz Wam pokażę, o co chodziło. Ja pracuję na nowym Windowsie, na najnowszym Windowsie, więc używam w tym przypadku akurat najprostszego, podstawowego programu do przeglądania zdjęć, tego Windowsowskiego. Może macie Picasę, jeszcze tę starą, nie wymagającą łączenia się z internetem, może nową, czegokolwiek używacie, czy Macintosha, na pewno macie podstawowy jakiś edytor zdjęć. W tym przypadku podoba mi się prosta funkcja korekty zdjęcia. To zdjęcie już jest po korekcie. Powiem Wam, jak wyglądało przed korektą. Przed korektą miało taką głębię ostrości, że pół tej tarczy już nie było za bardzo widać, a po korekcie wygląda tak. Czyli po korekcie ogólnie teraz jest aż za bardzo. Zdjęcie będzie bardziej ostre i zazwyczaj jaśniejsze. Czyli zazwyczaj mamy większą ostrość i większą jasność. Moje zdjęcia już są przygotowane. Więc polecam Wam przejrzeć sobie wszystkie Wasze zdjęcia, jak one wyglądają, czy dobrze widać to, co chcecie pokazać. Nie chodzi o to, żeby jakoś strasznie przerysować kolory, albo żeby wszystko było takie super, super ostre. Chodzi o to, żeby dobrze było widać produkt. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, żeby zdjęcia były jasne i tak, żeby kupujący miał ochotę kupić produkt. Jak najbardziej realistyczne kolory to dobra rzecz. W przypadku zdjęć takich elementów, na których zależy nam pokazać jakieś drobne symbole. O, ja tutaj w tym przypadku w edytorze sobie automatycznie włączyłem popraw zdjęcie i to tak dosyć mocno mi podrysowało, jeśli chodzi o ostrość, wszystko. I bardzo dobrze, bo te cyfry, litery są bardzo dobrze widoczne, bo chodzi o to, żeby kupujący wiedział, czy to będzie pasowało, czy to jest model, którego on szuka i czy to będą wymiary, których on szuka. I na tym mi zależało w tym przypadku. Czyli tutaj na piękności nam nie zależy. Te wszystkie napisy chciałem, żeby były czytelne. Są czytelne. Jest 24 mm oś, jest FSA, jest Mega EXO. O to tutaj chodzi. Bardzo dobrze. To jest pierwszy etap, czyli przeglądacie sobie zdjęcia, wybieracie, które zdjęcia, jeżeli coś by tam trzeba było jeszcze poprawić, to warto poprawić. Jeden przykład podam Wam jeszcze, kiedy na zdjęciu coś zaznaczam. Mam do sprzedania, znalazłem nowe rogi KCNC, nie wiem jak to się stało, że miałem 2 pary. Jednych używałem, drugich nie używałem, ale na tych widać ryski. Od przechowywania, od magazynowania. Nie były montowane w rowerze, ale mają ryski, więc jeżeli komuś zaproponuje produkt jako nowy i on sobie go wyciągnie z pudełka i zobaczy rysy, będzie niezadowolony. Nieważne, że kupi go za pół ceny, za 1/4 ceny, wylicytuje za złotówkę, będzie niezadowolony i tego chcemy unikać. I tutaj szukam już zdjęcia, o, w którym wyraźnie zaznaczam, że ten nowy produkt posiada rysy i w Allegro zaznaczę go jako używany i wtedy mam spokój. Oczywiście Polacy strasznie lubią kombinować, tak? Ten statystyczny Kowalski, może już nie będę męczył tego nazwiska, bo przecież wielu porządnych Kowalskich też może oglądać ten odcinek. Będzie marudził, że Polak, że nie ma na siodełko, a jak będzie coś chciał sprzedać, to będzie sprzedawał rower jeżdżony
ileś tam jako nowy rower, a w opisie będzie, że jeżdżony 200 km, ale nie ma żadnych rys. Dajcie sobie spokój z takimi rzeczami. Opisujemy tak jak trzeba, niczego nie naciągamy, nie mamy stresu i rozwijamy sprzedaż w taki sposób. To są moje zdjęcia. Teraz przejdziemy do drugiego etapu, czyli wystawienia ogłoszeń oraz aukcji. W Allegro będzie to funkcja wystaw przedmiot, w OLX będzie to oczywiście dodaj ogłoszenie, ale możemy sobie wejść przez nasze ogłoszenia, ale po prostu ja tutaj kliknę dodaj ogłoszenie i pokażę Wam teraz, o co chodzi. Allegro się zmieniło, o to już coś tam się bawiłem. Allegro się zmieniło, nie mamy kodów HTML, nie ma już jakiejś burzy kolorów. Po prostu wybieramy kategorię, w moim przypadku, pewnie w większości z Was będą to rzeczy rowerowe, ale przecież nie tylko, ja też będę miał, na przykład mam Caterpillara, mój telefon do sprzedania. W tym przypadku chociażby części i rogi, bo mam do sprzedania rogi KCNC. Teraz zatytułuję sobie tę aukcję. Tak wygląda mój tytuł i na podstawie tego tytułu chcę coś podkreślić. Tytuł powinien być jasny, prosty, nie wprowadzający w błąd. Unikamy hiper, mega, giga, super, ekstra, najlepsze na świecie. Jest model i produkt, czyli to są rogi KCNC BE2. Ale te rogi faktycznie wyróżnia to, że są bardzo lekkie. I nie pisze hiper lekkie, super lekkie, no tak też można napisać. Ale to jest cecha, która te rogi wyróżnia i może zwrócić uwagę kupującego. Bardzo lekkie rogi KCNC BE2, nieużywane i tyle. Zaznaczam je na wszelki wypadek jako używane tutaj i resztę wyjaśniam w opisie. Tu jeszcze zaznaczamy, do czego one są przeznaczone. Cross country jak najbardziej, kolarstwo górskie jak najbardziej. Trekking, street, ulica jak najbardziej. Tutaj nie dotyczy. I wybieramy zdjęcie. Zdjęcie chcemy, żeby zwracało uwagę kupującego. Zdjęcia mamy zrobione bardzo ładne, wyraźne, a ponieważ te rogi mam kompletne w pudełeczku, więc chcę, żeby na miniaturce było to widać. Pierwsze zdjęcie, które wybieramy, to miniaturka. Jest to napisane tutaj. I po załadowaniu się, a możemy od razu ładować sobie resztę zdjęć. Teraz załaduję resztę zdjęć tych rogów, czyli odtąd, shift, dotąd i jeszcze wrzucimy to, zamknięte pudełeczko i to, bo tutaj mamy dokładny model tych rogów i ładują się nasze zdjęcia. Kolejny etap to stworzenie opisu. Opis ma być zwięzły, prosty, wszystko sobie upraszczamy. Tak, czyli przy edycji zdjęć wszystko sobie upraszczamy, czyli edytujemy tylko to, co naszym zdaniem powinno być edytowane. A, tu jeszcze zabrakło zdjęcia właśnie tych zaznaczonych rys, więc od razu je dodajmy, żebym o tym nie zapomniał. Jest ono tutaj i się ładuje. W opisie przedmiotu pokazujemy, piszemy, co sprzedajemy, skąd, dlaczego sprzedajemy, wszystko to, co Waszym zdaniem powinno być istotne dla sprzedającego. Teraz opisy w Allegro są bardzo przejrzyste. Warto na przykład wybrać sobie taką opcję, gdzie możemy wrzucić tekst i dorzucić do tego zdjęcie, czyli na przykład tutaj jeszcze raz pokażę tym, którzy chcą kupić rogi, o właśnie, żeby było jasne, jaki to jest model, opiszę to obok, skąd je mam, kupiłem chyba sobie kilka par rogów i tych nie używałem, najwyraźniej, już nawet nie pamiętam. Potem możemy dodać sobie kolejny wiersz i wybrać sobie na przykład zdjęcie z prawej strony i coś jeszcze na ich temat opisać, no chociażby to, o, to będzie istotne i wtedy mam spokój, już nie będzie pytań, będzie oczywiste. A dlaczego? Czy tam na zdjęciu to czasami nie są rogi, będą Was o to wszystko pisać, pytać kupujący? Od razu zaznaczcie, tu są rysy, czy tam na zdjęciu tych rogów nie ma rys, tu są rysy, tak to wygląda, tak to sprzedaje, dlatego cena jest niższa. I tyle. No i potem w załącznikach można coś w PDF-ie podać, instrukcję obsługi, jeżeli chcecie. Wybieracie, czy to ma być licytacja, czy kup teraz. To nie jest poradnik, jak wystawić aukcję w Allegro. To jest poradnik, jak wystawić aukcję, czyli jakie informacje ująć, co jest potrzebne. A to już sobie myślę bez problemu rozpykacie, jaka cena, liczba sztuk.
jaki jest czas trwania tej aukcji. No i dobrze się zastanówcie, jak chcecie coś wysłać i kiedy jesteście coś w stanie wysłać. Jeżeli w ciągu 24 godzin, to świetnie, jeżeli natychmiast, to bardzo dobrze. Bardzo klienci lubią szybką wysyłkę, uwielbiają. W moim przypadku część produktów będzie oznaczonych jako nie wystawiam faktury, bo będą to moje prywatne aukcje, a część będę sprzedawał jako firma, bo mam je kupione, mam je na magazynie, więc w taki sposób to muszę sprzedać. No i tyle. Oczywiście lokalizacja, dodatkowe warunki oferty, proste. Nie używałbym promowania tutaj, wystawiamy aukcje. I pokażę Wam za chwilę, jak wyglądają różne aukcje, które wystawiłem. Podobnie zrobimy z OLX-em. Tutaj też wpisujemy tytuł, wybieramy kategorię, tu jest to uproszczone, uproszczony opis. Warto skopiować to, co będziecie pisać w Allegro w skrócie, wrzucić tutaj zdjęcia, wystawiamy. Ma to być bardzo proste i zaraz zobaczycie wyniki mojej pracy. No i tak sobie tutaj pracuję. Mam już wystawione rogi BE2, BN1 i kierownicę 3T. Przy okazji, warto korzystać z funkcji wystaw podobną, zwłaszcza w przypadku tych rogów. Miałem bardzo podobny tytuł, bardzo podobne parametry, ta sama kategoria, więc fajna rzecz, ale mimo wszystko pokażę Wam, kiedy wystawiacie coś podobnego, na przykład kierownica, no ja będę teraz wystawiał akurat Smart Halo, więc będzie inna kategoria i to Wam właśnie chcę pokazać, między innymi. Chcę zmienić kategorię, ta mi nie pasuje, więc klikam zmień i widzę teraz taką planszę. I chcę się cofnąć, bo to mają być rowery i akcesoria, będę szukał akcesoria, więc można by kliknąć tutaj, można też kliknąć cofnij. Czekajcie, spróbuję tutaj, tu się nie da kliknąć, dlatego Wam to chciałem pokazać. Trzeba znaleźć ten przycisk, to nie jest takie oczywiste, że go będziecie widzieć, więc w tym przypadku cofnij. Patrzę, czy już jestem na tym poziomie, nie, części, czyli jeszcze sobie cofam. A, i teraz właśnie, sport, turystyka, rowery, akcesoria, tak, akcesoria. I teraz dopiero wybieram swoje akcesorium, to akurat będzie takie multi-akcesorium, więc chyba dam pozostałe w tym przypadku. Oto jedna z wystawionych aukcji, kierownica szosowa Baranek 3T, to już marka Forma SL Ergo Power. Bardzo prosty opis, ale zawierający wszystko to, co powinien zawierać. Jest sporo zdjęć, więc wszystko to, co powinien wiedzieć kupujący, będzie wiedział. Już widać na przykład, że kiedy próbujecie zorientować się, w jakiej cenie wystawić, że mamy dobrą cenę, to jedna rzecz, a kiedy porównacie na przykład inne kierownice 3T, to będą oczywiście różne modele. Widać też, że macie przewagę pod tym względem, że jest zdjęcie na wadze, jest zdjęcie pokazujące szerokość kierownicy, w tym przypadku określa się jako center to center, czyli od środka do środka, mamy podany jaki materiał, mamy też podany jaka jest głębokość tej kierownicy, tak zwany drop. Więc to wszystko pokazuje, że jesteście dobrymi sprzedawcami i jeżeli tych aukcji będziecie mieli więcej, to chętnie klienci będą właśnie na wasze aukcje wchodzić, nawet jeżeli będziecie w podobnej cenie mieli artykuły, może parę złotych droższe, bo znajdą wszystko to, czego chcą od razu i szybciej klikną kup teraz. No i proszę, są ładne wyniki mojej pracy, mamy już sporo aukcji, wszystkie wkłady supportu, jakie mam, już wystawiłem, Smart Halo wystawiłem, noski wystawiłem. Oto przykładowy wygląd mojej aukcji. Zdjęć jest sporo. To są zdjęcia w dobrej rozdzielczości. Wyraźne, ładne, nieprzekombinowane. Pamiętajcie, prostota i informatywność. Wasze aukcje mają zawierać wystarczającą ilość informacji dla kupującego. Co to za urządzenie, czy to jest nowe urządzenie, czy używane urządzenie, skąd to urządzenie pochodzi, do czego go używamy i tyle. No ja mam tych, naprawdę dużo artykułów znalazłem, więc będę tych aukcji wystawiał sporo, może z 30 tych aukcji będzie razem. Potem powielamy to na OLX i tyle. To jest etap naszej pracy na poziomie trzecim, czyli trzeci odcinek tej serii. W czwartym odcinku tej serii
Pokażę Wam, co zrobimy z pieniędzmi, jakie uzyskamy ze sprzedaży tych rzeczy. Oczywiście temat można ciągnąć dalej, jeżeli macie jeszcze 10 strychów do obskoczenia. Ja pokażę Wam, w jaki sposób można dalej obracać tymi pieniędzmi. Idealnie byłoby mieć około 500 zł. 1000 zł byłoby super. 500 zł idealnie. Jeżeli będziecie mieli 300 nawet złotych, też będzie można z tym dalej pójść, więc wystawcie sobie cel, za ile, na ile jesteście w stanie pohandlować, ile udało Wam się już sprzętu zebrać. I widzimy się w odcinku 4, ale trochę później, bo daję Wam czas na wykonanie pracy, a w międzyczasie będę Was informował na Facebooku o tym, jak mi idzie, i będziemy sobie na forum także w naszym już gorącym temacie teraz wymieniać doświadczenia. Do zobaczyska. Hej, hej.